Siemanko, witam Was w moim kolejnym filmiku. Na tym filmiku porozmawiamy o tynkach. Mamy już zrobione tynki w garażu i w kotłowni. Tynkarz się wyrwał. Chcieliśmy, potrzebujemy tego tynku jak najszybciej, żeby wstawić bramę garażową. Co mogę powiedzieć? Zobaczcie sami, jak to jest otynkowane. To jest już wyschnięty tynk. Wszystko jest idealnie zrobione. Jestem bardzo zadowolony z tego tynku. Tynk jest maszynowy, cementowo-wapienny, naturalny. Najpierw idzie szpryca, potem idzie tynk z maszyny, jest rozrównany. Jeśli przeschnie, jest to wszystko zacierane i finalnie jest wszystko gotowe. Zobaczcie, jak to wygląda przy drzwiach. Nie zostawiono jakieś sychy, do deski jest wszystko robione. Gniazdka tak. Pięknie to jest zrobione. Tak wam szczerze. Tutaj kotłownia. Również jest mega. Ja sobie kładę. Zobaczcie jeszcze, jak to jest kładłem na ścianach w poprzednim filmiku. Znaczy, tutaj wszystko po prostu finalnie nadrukowałem. Z paterze szło nieźle. Ten kolor się praktycznie nie różni od tego, no ale robotę robi. Zatynki. Zapłaciłem tynkarzowi 48 zł z metra kwadratowego. To dosyć sporo. Nie wiem, czy to według Was dużo, niedużo. Komentujcie, ile u Was, oczywiście tynkarz. Komentujcie, ile bierze u Was dobry tynkarz, nie jakiś Janusz, gdyż tynki są różnie wykonywane. To jest najważniejsze, co może być w domu, to tynk, bo tego później nie skuje, nie zmieni, nie wykombinuje nic z tym, a całe życie będzie się na to patrzyło. Tynku się bardzo nie poprawi. Można oczywiście gipsować, cudować, ale to ściana nie oddycha, tak grzyb się tworzy i w ogóle. Oczywiście te tynki będę przecierał papierem. No i na to wszystko po prostu będę malował. Także zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Bardzo ładnie. Co mogę więcej powiedzieć? No. Jestem bardzo zadowolony z tej roboty. Także to tyle. Trzymajcie się. Cześć.